talentu tego chłopaka. I Kamil Stoch, 17-latek. Pamiętam przed laty, kiedy w przerwach Pucharu Świata 12-letni Kamil z LKS-u Porońca skakał 120 metrów, no ale wtedy puszczano go wysoko, on się nie bał, teraz jest zupełnie inna sytuacja. Zawaliłem to sobie. Jest mi głupio, źle, jestem tak zły, że zaraz nie wiem. A chciałbym zdobyć złoty medal i tego nie boję się mówić, bo... Zakopane. I dobrze daleko, brawo Kamil! To jest drugi dobry skok, być może już się coś otworzyło w tym chłopaku i zacznie się dziać. Zakopane, zakopane, wieje, wieje, i to nie jest z tyłu, mocno. Może nawet cztery dni, trzy, może nawet cztery. Zobaczymy. Mam nadzieję, że to był ten skok, o którym marzył od tego 12-latka, którego widziałem. Wygrał! No to było jakby spełnienie mojego marzenia. I w życiu bym nie pomyślał, że to tak się dla mnie złoży, że przez kilka lat bardzo ciężko pracowałem i lepsze i gorsze momenty. Ale jakoś ten taki dobry czy duży sukces nie nadchodził w ogóle, by nie chciał się pojawić. Szybko wyszedł, czy będzie daleko? Jest dobrze, ale czy jest 103,5 metra, żeby wyjść? Kubicie skoczył w serii próbnej, w pierwszej kolejce stał 2 metry, trzymamy kciuki za Kamila. Leć Kamil, leć jak najdalej, dynamicznie z progu, dobra prędkość na tym progu, czy będzie daleki lot? Czuję się naprawdę fatalnie i nie wiem, co mam w ogóle mówić. Nie chcę mówić jakichś, nie wiem, słów, których będę później żałował, ale naprawdę czuję się fatalnie, bo wiem, że kolejne zawody psuję i to w jeden z najważniejszych w moim życiu pewnie. Była ogromna szansa na to, żeby zrobić super wynik, a ja po prostu tą szansę przepuszczam przez palce. No to jestem najbardziej. Jesteśmy po konkursie na skoczni normalnej. Kamil, wyspałeś się? Tak. Raczej sny, koszmary czy w porządku? Nie wiem, nie pamiętam. Nie pamiętam w ogóle, ale zastanawiam się, jak jest. Stoisz czy biegniesz, dotykają cię. Z każdą chwilą możesz rzeźbić je palcami. Możesz zmieniać je słowami. Los srebrzy się u twoich stóp. Królujesz mu. Witamy Państwa i nie ukrywamy, że dzisiaj przystępujemy ze sporymi nadziejami do tej transmisji. 32, 3 metry, może dalej i wtedy będzie złoto. Po złoto, po medal dla nas, dla wszystkich. Po wpływu! Adam, kochamy Cię! 136 metrów, złoty medal Małysza na Mistrzostwach Świata! 104 było w pierwszej serii i za chwilę będziemy wszystko wiedzieli. Adam Małysz w powietrzu! Płyń, płyń, płyń! Jest! Nikt mu tego nie zabierze! Po prostu sam sobie to wyrywał! Ty tylko czego?
był w wielkiej formie, drugi także na normalnej skoczni. Musi trafić idealnie z odbiciem, a później wyzwolić marzenia, polecieć daleko, jest wysoko, czy będzie daleko? Jest pięknie, jest pięknie, jest tak jak przed 10 laty, 120, 131,5 metra i noty 19,5-21, brawo, brawo, brawo! Brawo dla Kamila, znakomicie, ta pierwsza seria rewelacyjna, mocny wiatr z tyłu skoczni, 1,15 na sekundę, dodanych 12,4 punktu, ale sylwetka w locie rzeczywiście piękna, lądowanie także, telemark, brawo. Łukasz, brawo. Brawo Łukasz, Kruczek przygotował go perfekcyjnie. Jest wysoko Schnierenzauer, bliżej, bliżej i w ten sposób gasi swoje szanse. Kamil Stok prowadzi, proszę Państwa, głośno będziemy krzyczeć tę informację, żeby wszyscy usłyszeli o 5,1 punktu. Proszę napawać się tym widokiem, cieszyć. To już jest po prostu tylko formalność, ale tak jak mówię, musi naprawdę Kamil skoczyć spokojnie, normalnie, tak jak skoczył w próbnym i w tym pierwszym skoku. I teraz Kamil w locie po złoto, po wielką nagrodę za swoją karierę. Daleko i zwycięsko, daleko i zwycięsko. Tak mi się wydaje, że to wystarczy. Popatrzmy, 130 metrów, Prec miał więcej, 130,5, ale teraz wszystko 8,7 punktu. Bliziutko, ale mam nadzieję, że złoto jest. W naszych rękach, w naszych domach, w naszych sercach Łukasz Kruczek wychował mistrza świata. Oczywiście nie on, byli inni, ale teraz dołożył Zbyszek Klimowski. Cieszą się Kamil Stok. Widziałam obłokiem tańczył w świecie.